zupełnie inny, typowo polski, więc polskie kapele. Troszeczkę szyty na ostatnią chwilę, dlatego że cały czas mieliśmy nadzieję, że jednak uda się odpalić festiwal w pełnym wymiarze, ale udało się. Rozpoczęliśmy Blues Express. Szczęśliwie. Startujemy. Sobotni dzień, no to zawsze jest najważniejszy dzień festiwalu, mamy wtedy najwięcej wydarzeń, bo rozpoczynamy od Poznania. W Poznaniu gramy na dworcu letnim, później pociąg, w pociągu również gramy. Pojechaliśmy mniejszym składem, Czyszyno Bluesem spalinowym. Na pokładzie grał Doktor Blues. Jest to fantastyczne miejsce, no i nietypowe, ale jak się okazuje, sprawdza się i jako scena, i jako widownia, i jako miejsce do zabawy. Boimy się tylko konduktora, bo nie mamy biletów. Muzyka bluesowa bardzo fajna, do poruszania się, do potańczenia. Zawsze jest dobra atmosfera i fajni ludzie. Wagon klimatyzowany. Mamy koncert w pociągu. Tańczymy, śpiewamy, bawimy się jak najbardziej. Wszystko jest najlepsze. Tutaj są ludzie, którzy mają po prostu wspólne zainteresowanie tematy. Każdy porozmawia o czymś i czy ma 20, 30, 50, 60 lat. Koncerty przy fontannie, bardzo fajna, piknikowa atmosfera. Zespół After Blues przygotował bardzo dobry, fajny program z całej swojej działalności i wybrał akurat takie utwory, które bardzo dobrze nastrajały ludzi i do posłuchania, a tych, co chcieli sobie tam poskakać też, było coś dla nich. No i później koncert finałowy, to był ciosło, zarówno zespół Szulerzy, bardzo taneczna, rock'n'rollowo, taka bluesowa muzyka. Sławek Wierzcholski, no to jest klasa sama w sobie, Sławek zawsze ściąga dużo publiczności, tym razem również było, także na jego koncert jeszcze dobiło. Jest fajnie, że w ogóle się odbyło podczas tej pandemii, naprawdę to jest dużym plusem. Natomiast no, jest sporo różnic w porównaniu z tym, co było kiedyś. Jesteśmy pierwszy raz i pozytywnie odbieramy, fajnie. Od zawsze chciałem przyjechać na Blues Express. Cała ta otoczka, muzyka, parowóz, miejsce jest rewelacyjne. Myślę, że to jest jeden z niewielu festiwali w ogóle w Polsce, ale również na świecie, któremu towarzyszy tak naprawdę przejazd pociągiem, gdzie jest muzyka po prostu grana na pokładzie. Specjalny projekt, który był stworzony tylko na ten jeden festiwal,
pamięci znakomitego amerykańskiego muzyka bluesowego, który w maju od nas odszedł, Lucky Petersona, no to był, to była uczta dla duszy. Ja znam jego płyty na wylot i nie wyobrażałem sobie, żeby nie stanąć na scenie i nie przypomnieć go. Więc po krótkiej rozmowie z kolegami, tacy trochę zasmuceni tym faktem, stwierdziliśmy, że może dobrze byłoby zrobić koncert. Ludzie przyjeżdżają tutaj nie tylko ze względu na muzykę, ale przede wszystkim na atmosferę, na to, żeby, po to, żeby się spotkać z przyjaciółmi, posiedzieć w miłym towarzystwie przy świetnej pogodzie i posłuchać tego, czego lubią i po prostu poczuć się wspaniale. Mary Jane. Atmosfera jest zawsze tutaj przecudna. Ja byłam pierwszy raz i byłam pod wrażeniem całej imprezy, jak ona jest zorganizowana. To wszystko ma bardzo duże ręce i nogi i jest naprawdę super. No, po prostu polskie festiwale są różne, a ten jest naprawdę wyjątkowy. Bardzo cieszę, że udało nam się zorganizować ten 28 festiwal, bo nie wyobrażam sobie, żeby ten festiwal na terenie gminy Zakrzewa się nie odbył, no bo tak naprawdę jest to jedna z ważniejszych imprez, które są organizowane nie tylko w Zakrzewie, ale mogę i powiedzieć też w Wielkopolsce i w Polsce, bo jesteśmy jedną z niewielu wiosek, w której się odbywa tak duży festiwal. Cała nadzieja w tym, że w przyszłym roku będziemy mogli normalnie, w normalnych warunkach pojechać, tak jak dawniej, parowozem, z wszystkimi stacjami, z koncertem nad Jeziorem Proboszczowskim.